Po tym, co dziś się wydarzyło, czego byliśmy świadkami, to jest to logiczne i normalne, że sytuacja nie jest, że tak powiem, kolorowa, nikomu nie jest do śmiechu. Wszyscy jakoś to sami w sobie próbują przeanalizować, jakoś pokonać tą niemoc i jakieś załamanie psychiczne krótkie. Myślę, że to, tak powiem, no teraz nic nie możemy odwrócić. Bieg wydarzeń był taki na boisku, a nie inny, gdzie dobrze dla nas ułożył się mecz. Myśleliśmy, że wszystko jest pod kontrolą, 3-0. Kwestią czasu było gwizdek końcowy na przerwę. Po wyjściu planowaliśmy zdobyć jeszcze gola, żeby przypieczętować i to miało się tak zakończyć, a tymczasem po katastrofalnym błędzie tracimy bramkę na 3-1. Dajemy jakąś nadzieję, szansę dla zespołu z Płocka. No, potem mówimy sobie w szatni, że musimy dłużej utrzymać się przy piłce, żeby nie dać się, że tak powiem, wciągnąć tą zagrywkę, tę Płocka piłkę, jakąś długą wymianę, non-stop, jakieś szarpane akcje i tak dalej, przerywane. Mieliśmy się utrzymywać przy piłce przede wszystkim, a tego zabrakło, tak? I próbowaliśmy długą piłką przetransportować do Cieśnickiego. Z tego nic nie wynikało, piłka wracała, no i popełniliśmy katastrofalne błędy, które kosztowały nas utratę drugiej bramki, pierw zawodników Dąbrowskiego. Nie chcę tu analizować teraz, czy to były kartki słuszne, czy niesłuszne, ale jeżeli były, no to jest, że tak powiem, pierwszy problem, tak, gramy w 10. Wypada nam Dąbrowski, tracimy, że tak powiem, głowę. Konsekwencją jest bramka na 3-2 po rzucie karnym, tak. No i potem w jakiś głupi sposób dostajemy, jak, że tak powiem, jakby kolejny cios i znowu się sytuacja, że tak powiem, powtarza. Jest jeszcze gorzej. Te akcje są jeszcze coraz groźniejsze do środkowania. Ta długa piłka, którą grał Płocki, i nie potrafimy sobie z tym poradzić. W konsekwencji kończymy w 9, wynik 3-3 i jeszcze szczęśliwy, można powiedzieć, że dla nas. No cóż w takim wypadku można zrobić? No, trzeba jakoś dotrzeć do psychiki tych zawodników, żeby oni sami z sobą, nie wiem, wewnętrznie gdzieś opanowali emocje, żeby potrafili znosić presję lepiej w meczach o taką stawkę, bo uważam, że w meczu, gdzie nie byłaby stawka tak wysoka, to pewnie takich błędów by nie popełnili, tak? Bo w treningu nie jest to zauważalne, są to zawodnicy dobrze wyszkoleni technicznie i takie rzeczy nie powinny się zdarzać. I gdzieś coś jest w głowie, co blokuje zawodnika i popełnia takie błędy. Także ja myślę, że tu musimy dotrzeć przede wszystkim do sfery psychicznej zawodników, bo jako zespół umiemy grać w piłkę, jako zespół jesteśmy, że tak powiem, w ofensywie, mamy potencjał bardzo duży. Wykluczyć musimy te indywidualne błędy, te blokady psychiczne i myślę, że wszystko będzie toczyło się dalej w dobrym kierunku. Tak? Trzeba się pozbierać i podnieść się z tego i walczyć dalej.